Battlefield mimo braku swojej premiery zaskarbił sobie gigantyczną sympatię graczy w związku z odejściem od zmęczonego i przeżutego tematu nowoczesnych konfliktów. Tym razem gracze będą mogli zmierzyć się w bataliach osadzonych w okresie I wojny światowej. Co obiecuje nam DICE wraz ze wspaniałomyślnym Electronic Arts? Posłuchajcie. Wejście w stronę wielostronnego konfliktu zwanego niegdyś Wielką Wojną to mistrzowskie posunięcie ze strony twórców. Przede wszystkim ze względu na to, że na rynku nie ma zbyt wielu gier osadzonych w tych realiach, a jeśli już są, to nie są to raczej tytuły AAA. W takim razie, co zaoferuje nam gra? Ponoć gigantyczne zróżnicowanie żołnierzy i armii, na tyle duże, żeby przerastać poprzednie części serii. Potwierdzone są formacje niemieckie, brytyjskie, australijskie czy też francuskie. Strzelaniny zaś będą rozgrywały się w Arabii czy Włoszech lub Belgii oraz wielu innych krajach. Mordercza zabawa urozmaicona zostanie o oryginalne bronie z tamtego okresu, wiele środków transportu, a w tym m.in. konie, mniej zwrotne samoloty, sterowiec czy nawet rozpędzony hype train. Jeżeli chodzi o klasy żołdaków, to tutaj wiele się nie zmieniło. Jeden leczy, inny podaje amunicję, jeszcze inny robi coś innego. Oczywiście wojacy są modyfikowalni, możemy zmieniać im wyposażenie czy wygląd, a wybór ma być, co tu dużo mówić, ogromny. Będzie można przywdziać nawet zbroję płytową, a za broń białą posłużą nam bagnet, saperka, maczugę czy też szabla. Gdzieś tam w kieszeni schowa się miotacz płomieni. Wszystko brzmi na pełną zgodność z historią? Otóż niekoniecznie. Jasne, realia to mega istotna sprawa, bo fanów historycznych odniesień i przypieprzania się o szczegóły nigdy mało, ale Battlefield nie jest, nigdy nie był, symulatorem, by odzwierciedlać dosłownie wszystko. Pole rażenia, szybkostrzelność, zasięg broni będą nieco rozminięte z prawdą. Podobnie sprawa ma się z okopami, z których słynie World War I. Te oczywiście się pojawią, ale produkt nie postawi nas w sytuacji, w której będziemy musieli czekać pół godziny na ułańską fantazję któregoś z towarzyszy, by móc wyrwać się z ciasnych korytarzy wyrytych w ziemi. Sporą rolę ma odegrać artyleria, ciężkie działa, moździerze. Tego typu zabawki będą na porządku dziennym w rozgrywkach multiplayer. Na gameplayach sprawiają wrażenie mocno mozolnych, co prawdopodobnie oznacza, że będą niezwykle śmiercionośne, ale użytkownika tych cacek nie będzie wcale tak trudno ściągnąć. Ostrzałom artyleryjskim pomoże jeszcze bardziej rozbudowany model zniszczeń. Wiemy jak na razie, że lewolucja pozwoli na zestrzelenie masywnego sterowca, a na co jeszcze? O tym przekonamy się już prawdopodobnie w otwartej becie, która będzie dostępna dla wszystkich od 31 sierpnia. Praktycznie nie wiemy nic o trybie singlowym, poza tym, że pojawi się kilku protagonistów, a gra obejmie cały okres I wojny. Podobno dostaniemy trochę więcej swobody, trochę więcej ciekawszych dialogów i w ogóle ma być ładniej i lepiej, ale nie ukrywajmy. Battlefieldy nigdy kampanią nie stały, także nie ma co oczekiwać po niej fajerwerków. Fajnie będzie, jeśli zaoferuje więcej niż 5 godzin zabawy, a herosi, których ujrzymy na ekranie, dostaną na tyle dużo czasu antenowego, by dało radę się ich polubić. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że doczekaliśmy się zmian. Dosyć już futurystycznych pukawek, współczesnych działań bojowych oraz skoków w przyszłość i alternatywne ścieżki historii. Mam tylko nadzieję, że i Call of Duty pójdzie po rozum do głowy, bo mimo iż Infinite Warfare wygląda całkiem udanie, to ileż można grać w to samo, tylko tym razem w kosmosie. Miejmy nadzieję, że DICE doda trochę odwagi konkurencji i będziemy mogli zarówno w tym, jak i w przyszłym roku pobawić się na polach walki z przeróżnych okresów historycznych. Premiera BF1 odbędzie się 21 października obecnego roku. A jak wam podoba się wizja kitrania po kątach, by nie dostać w łeb z karabinu, którego nigdy nie widzieliście na oczy? Piszcie śmiało, a tymczasem ja idę zaciągnąć się do armii, takiej sprzed 100 lat. Do usłyszenia.